Zaczynamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Pomorza. Agnieszka Oszczyk, witam i zapraszam na główne wydanie Panoramy. Oto najważniejsze informacje dnia. Od osób samotnych po rodziny wielodzietne, od ubóstwa przez nałogi po nieszczęśliwe zdarzenia losowe. Fundacja Skartus ruszyła z pilotażowym programem Opiekun, szukając dla potrzebujących rodzin fundatorów, którzy obejmą je długoterminową pomocą materialną. Fundacja zapewnia dokładne zbadanie potrzeb oraz pomoc prawną i psychologiczną. Dociera tam, gdzie sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna. Bieda, nieszczęście, wielodzietność, samotność czy podeszły wiek – to wszystko skutkować może jednym – dramatyczną wręcz sytuacją życiową. Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich rodzinom Skartus uruchomiła program Opiekun, który ma pomóc w wyjściu z problemów, nie tylko ludziom z problemem alkoholowym. Sponsor wybiera osobę czy rodzinę, której pomaga, aczkolwiek pomoc jest uzależniona od tego, jakimi możliwościami dysponuje sponsor opiekun, jak również to, czego potrzebuje rodzina. Jako pierwszego do udziału w programie zakwalifikowano pana Wojciecha Zmezowa razem z jego 7-letnim synem. Matka 3 lata temu opuściła rodzinę, nie interesuje się dzieckiem. Mieszkają w maleńkim domku, w którym jedynym wykończonym pomieszczeniem jest pokój dziecka. Nie ma kuchni, łazienki, przecieka dach. Rodzina na utrzymanie ma 1334 zł, w tym środki z programu 500+. Wyście pomogli dużo, ale nie mam, na przyłącze nie mam. No jak ja mam? Daliście kabinę, wszystko daliście, ja mnie nie stać na przyłącze. No przecież hydraulik za jedno punkt bierze tyle i tyle. A skąd ja to mam wziąć? Ja nie mam tego. Dla rodziny Zmezowa już udało się znaleźć opiekunów, a w domu trwają najpilniejsze prace remontowe. Parę osób o wielkim sercu się zadeklarowało. Mają mu tam podłączyć teraz tą wodę. Dziecko pojedzie na kolonie z takim warsztatem terapeutycznym. No i może będzie wszystko okej. Potrzeby podopiecznych są jednak dużo większe. W tej chwili szukani są opiekunowie dla 7 rodzin. Wszystkie zostały dokładnie zweryfikowane przez pracowników fundacji, którzy na miejscu sprawdzili, komu i jaka pomoc jest potrzebna. Czy faktycznie jest to potrzeba dla konkretnie tych osób, czy też może ktoś z rodziny chciałby skorzystać i na przykład wymienić, nie wiem, wyremontować sobie dom kosztem swojej matki albo babci, której tak naprawdę potrzeba jest na przykład rekonwalescencji czy jakiejś rehabilitacji. Pan Tadeusz jest jednym z tych, którzy teraz szukają opiekuna. Mężczyzna jest sam od ponad roku, kiedy po długiej chorobie zmarła jego matka, którą opiekował się samodzielnie. Po jej śmierci stał się jeszcze bardziej samotny, pogłębiły się problemy finansowe. 5-hektarowe gospodarstwo to cały jego świat. Pilnego remontu potrzebuje całkowicie zniszczony dach domu. Tam trzeba krokwie zmienić i przykryć nowe, bo tam są deski spychniałe, tam jest blacha, bo czarna, to bo czarna blacha, ta jest też spychniała, bo on już ma wiek. 30 lat on przez to jest zrobiony. I teraz w tych gwoździach ta blacha była przykręcana, w tych jest, że sobie otwory to spychniało po prostu. Tym i innym podopiecznym fundacji potrzebne jest wszystko. Od ubrań przez materiały budowlane, po akcesoria medyczne i na przykład aparat słuchowy. Wszystkie osoby i instytucje, które chciałyby pomóc potrzebującym, proszone są o kontakt z fundacją.